Hej, witam was serdecznie, z tej strony Kaki Morgan. A dzisiaj mówimy sobie Blood Moon skiny, które bodajże chyba za miesiąc wchodzą. I to jest właśnie teaser, który to zapowiadał. Wiadomo, na środku widać broń Jhina. Do konkretów, czy do wisienki, przejdziemy sobie później. I kto dostanie skina? Dostanie go Twisted Fate. Bodajże chyba wszystkich widziałem, tyle że sam tak nazwy był Twisted Fate, Diana, Talon i Jhin. I oczywiście były takie przypuszczenia, że Oko należy do Vel'Koza i to właśnie też Vel'Koz wraz z Jhinem dostanie skin. I coś było podejrzane do tej latarni, że to jednak nie był Jhin. Ponieważ to było bardzo śmieszne i banalne. Gdyż wiadomo, to właśnie Jhin posiada taką broń. Wiadomo, bo to jest jedyna postać, która posiada swoją snajperkę. W miarę tego, że widzicie trzy strzały, a nie cztery. To jest dosyć śmieszne. I przejdziemy sobie teraz do właśnie do materiału opublikowanego na Facebooku z Ligi Legend, więc no teraz oczywiście to zobaczymy, no Jezu, już mam tutaj, dobra. Więc dobra, wam te pokazuję i się w tym momencie uciszę. I właśnie wracamy do tematu, kto jest kim. To wiadomo, jest Stallone. Tu macie już Kalistę, która bodajże rok temu, albo nawet dwa, została wydana z dnia Krwawego Księżyca. Tu macie Dianę, tu macie Twisted Fate, to jest Jhin, który mi się mega podoba. No i oczywiście go sobie kupię wraz z Sebastefem. Nie wiem co do tych dwóch, ale tą dwójkę na 100% będę sobie kupywał, bo że do TFA już mam dwa skiny. Zaby ktoś zapytał, skąd wiem, że to jest TF. Wystarczy po prostu rozróżnić jego wzrost oraz po prostu sposób jego, może to dziwnie zabrzmieć, ale jego sposób w ogóle stania. Bo tylko tak TF posiada tak rozwinięte ręce. Wiadomo, Jhin to jest wysoki, widać wiadomo po podstawie broni. To wiadomo, że Diana ma swoje ostrze. A także wiadomo po pozycji, jaką ma ta postać, wiadomo, można wnioskować, że to jest Talon. Jak już mówiłem, skiny będą chyba za miesiąc na PBE. Na PBE będzie dostępne bodajże chyba już jutro te skiny. A także jest dodatkowa informacja, że nie będą tylko skiny, lecz zostanie także Summoning Rift zmieniony. Czyli może istnieć taka opcja, że Blood Moon w tym roku może po prostu w zwyczajnym świecie być wcześniej. Co wiadomo, trzeba być uszykowanym na wszystko. Jak na razie RPG-ów nie mam przygotowanych, ale w następnym tygodniu wszystko na Jhina będzie przygotowane i powinno być, no ciekawie. Cena bodajże to jest 975 za wszystkich, bodajże nawet tam 350 może ten TF kosztować. Jhin chyba 975, Diana tak samo i Talon chyba tak samo 975. Właściwie to 1350 wnioskuję, że tylko Talon, chyba Jhin wątpię, żeby tyle kosztował.
No jak już to i tak zakupię. I wiadomo, oczywiście ikonki będzie, jedna chyba darmowa ikonka. O wiadomości nowych skrzynek na Blood Moona chyba nie ma. Bodajże chyba będzie tylko na Festyn. Innej opcji chyba bardziej nie ma. Cóż, no wy chyba powinniście już wiedzieć, jakby ktoś nie wiedział, że te cztery postacie dostaną skina. Wiadomo, ta piąta to skalista na środku, która już dawno dostała już tego skina. No i po prostu już wiecie, że właśnie te postacie, szczerze mówiąc, to Jin dostał naprawdę błyskawicznie szybko. No a nikt mi nie chciał tak wierzyć, że bardziej Jin tak na swoje pierwsze urodziny dostanie jakiegoś skina. Bo przypomnę, iż Blood Moon skiny wydawane w LoLu są dla tych postaci, które są związane z Aionią, czyli na przykład właśnie typu Jhin, Diana. Czy może, nie wiem. Czy może nawet Leona by było stać wkrótce, kurde. Jeszcze Irelia, naprawdę jest sporo postaci z Aionii. To się tutaj dziwią, że to Ewy jest z Aionii, ale no. Cóż. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się parę informacji o tych, jakżeście nie wiedzieli. Że wiecie to, co ja wiem. Jedynie co nam pozostało, to czekać na PBM, na przykład na tam, aż inni YouTuberzy zaczną nagrywać. Po prostu te postacie ze skinami. A następnie czekać bodajże miesiąc, a jak nie, to nawet 2 tygodnie. A skiny wejdą na aktualne serwery. Więc, do zobaczenia.